Idź, 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 idź. Ty ciulu! Nie! Cześć, siemanko, witajcie moi drodzy, ja jestem Remek i witam w trzecim odcinku Minecraft na modach. W dzisiejszym odcinku, mając już lokację, wiedząc mniej więcej co chcę zrobić, zapraszam was do pięknego zbierania surowców, modyfikacji budowania. Tu w ogóle wszystko naraz, bo to są początkowe odcinki, coś będzie dużo działo. Zostawiajcie łapy w górę, jeśli chcielibyście więcej Minecrafta. Jeśli będzie 28753 łapki w górę, to robię od razu kolejny odcinek. Subskrybujcie kanał gamingowy, by być na bieżąco. Tam, ta czerwona subskrypcja ma być szara, mordeczko. Na wszystkich kontach, które masz. I piszcie komentarze z nie spoilerami, ale z podpowiedziami delikatnymi. Pamiętajcie, nienawidzę spoilerów, po prostu zbij! No, także lecimy. No i jesteśmy, moi drodzy. Jesteśmy w miejscu, które naprawdę bardzo pokochałem. Mamy piękny widok na całą naszą tutaj panoramę. I tak jak powiedziałem, trzymam się planu póki co, że będzie takie tutaj pod nami takie obserwatorium szklane z widokiem na te przezajebiste tereny. 180 stopni, sypialnia, sralnia, magazyn, wszystko. Tam mam oglądać to miejsce aż do usranej śmierci. Zajebiste jest to miejsce. Naszym planem na dzisiaj będzie z pewnością wiele rzeczy. Tak jak już wcześniej mówiłem, między innymi musimy też rozwalić drzewa, które tutaj są. Jedno już tutaj w połowie rozwaliłem, dlatego że musimy się pozbyć tych drzew, by zobaczyć, jak bardzo ten teren jest łysy i w jaki sposób wygląda. Wszystko po to, by dostosować do tego terenu, gdy jest łysy, a dopiero potem sadzić drzewa. I dlaczego tak robię? Dlatego, że chciałbym, żeby to wszystko było idealnie wypoziomowane, wymierzone, sprawdzone i tak dalej, i tak dalej. Dlatego nie jest takie proste hop-siup. I musimy to dobrze przemyśleć. A żeby przemyśleć, no potrzebujemy czystego terenu, bo robiąc takie rzeczy po prostu na bazie takiego, że tak powiem, półśrodka, czyli mamy tu jakieś drzewa, jakieś pagórki, nierówny teren, no nie będę w stanie wyliczyć wszystkiego dobrze, sprawdzić wszystko, czy się będzie zgadzało i tak dalej, więc musimy to wszystko wyczyścić w pierwszej kolejności. Tak jak powiedziałem, no i pewnie tego też się spodziewaliście, mam nadzieję, no moja seria charakteryzuje się tym, że ja dużo buduję, dużo będę o tym pieprzył głupo, dużo o tym będę gadał, dużo będę tego robił i ogólnie wiele aspektów mojego grania w Minecrafta skupia się na budowaniu. Nie wiem, czy o to w tym chodzi, ale ja w tej grze zawsze widziałem to jako perspektywę numer jeden, by po prostu budować, budować, jeszcze raz budować. Musimy pozbyć się wszystkich takich tutaj, bo te drzewa wielkie mają takie, wiecie jak to jest, nie? Mają takie tutaj różne miejsca na swoje kłodziki. Ale wydaje mi się, że pozbyliśmy się wszystkich. Plus jeszcze te wszystkie tutaj. Musimy też zrobić narzędzia lepsze. Mam żelazne, mam kilka żelaza, więc możemy od tego zacząć. Bo żelazo i kill off, w sensie żelazo, dzięki któremu zrobimy kill off i łopatę. Już wam pokazuję. Kill off i siekierę, właśnie tego co mi brakowało. To jest podstawa. Nie potrafię się doczekać na enchanty, bo jednak, postęp dokonany, żelazne reguły. Musimy z pewnością się też zająć szybko enchantem, mam już 17 level, to już też daje możliwości. Więc enchant to jest też coś, czego się trzeba szybko chwycić po to, by móc korzystać z różnego rodzaju przywilejów, ok? Między innymi tam jakieś tam, wiecie, effectivity, czy jak to tam się nazywało, no nie wiem, fortuna, sranie w banie i tak dalej. To są ważne rzeczy, które rzeczywiście bardzo, bardzo pomagają w grze, tylko trzeba o nich myśleć, analizować, kombinować nad tym i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, te liście się już same rozwalą, nie wiem tylko czy jabłka też spadają, gdy zostawiam te liście samemu do rozwałki. Mam nadzieję, że tak, bo jabłka się przydadzą. I robimy selekcję. To też dzisiaj będzie wiele razy podejmowane w tym odcinku. Selekcja materiałów, przekazywanie tych materiałów tutaj do skrzyni i tak dalej, no to jest podstawa i no bez tego się nie obejdzie. To trzeba robić, to trzeba się tego stosować, no bo inaczej to... No to po co by to robimy inaczej, jeśli by tak nie było. Także drzewka wszystkie, nawet to, muszą zniknąć po to, byśmy mogli tu wszystko dobrze zaplanować, ogarnąć, zrealizować.
wtedy będzie cacy. Uwierzcie, wtedy będzie właśnie cacy. Więc zrobimy to w tym momencie, bo to jest ultra istotne. Zresztą pobieranie surowców, zbieranie surowców to jest rzecz jedna z najważniejszych w Minecrafcie, no bo bez tego się nie obejdzie, nie? No jeśli nudzi ci się zbieranie surowców, to nie graj w Minecrafta, mordeczko. To nie graj w Minecrafta. Ale naprawdę, wkręciłem się jak byk. No, możecie mi wierzyć bądź nie, no po tylu latach niegrania i byciu sceptycznie nastawionym do tej gry, nie wiem co się stało w moim mózgu, czy to przez tych wszystkich innych youtuberów, czy co, ale naprawdę, no, zajarałem się jak byk. No, mi się to podoba. Ja lubię Minecrafta, dlatego że można uwolnić tą wodzę kreatywności, można robić różne fajne, zajebiste i no, przeróżne rzeczy. I to jest tak piękne, to jest tak piękne. Tutaj jedyne co nas blokuje to nasz umysł i nasza kreatywność i nie ma nic innego, naprawdę. Nie ma nic innego w tej układance. Jest tylko po prostu kwestia zasięgu wyobraźni i tego co można wymyślić, bo nikt niczego nie narzuca. Gierka daje ci możliwość na wszystko. I tak też mam zamiar to wykorzystać. W tym przypadku tego drzewa będziemy musieli wypełnić tutaj tą lukę koblem, bo jest to wejście, o którym wam zresztą nie mówiłem, wejście do bardzo płytkiego póki co tunelu na dół. I ten tunel jest tylko po to, żeby zdobyć kobl, więc to nie jest jakiś to must have. To jest po prostu tylko po to, żeby sobie po prostu no, w wolnym czasie robić dziureczkę, a ta dziureczka tylko po to, żeby zbierać kobla, więc no, no nie przejmujcie się, normalna sprawa, wiem, że są mądrzejsze rzeczy, żeby, mądrzejsze sposoby, żeby, niewyraźnie dzisiaj mówię, mądrzejsze sposoby, żeby zdobyć kobla, ale ja mam taki sposób, a nie inny ze względu na to, że jest on po prostu dla mnie aktualnie atrakcyjnym sposobem. I to mi wystarcza, więc tyle w temacie. Zamykamy to, tu jeszcze musimy zrobić światełeczko, bo jest ciemno. Właśnie tak. I tak. No i dobra, bijemy to drzewko dalej. Drzewa są tu duże. W tym biomie, w którym jesteśmy, są rzeczywiście te drzewa naprawdę sporawe. I to jest fajnie, bo poza tym, że są ciemne, a te ciemne drewno jest też bardzo ładne, to dzięki temu też mamy wiele po prostu drewna. Desek, przepraszam. Bo drewno to jest to, co zbieramy, a deski to jest to, czego potrzebujemy. Spoko, fajnie, zarąbiście. A jak ciemnych desek nie będę potrzebował, to sobie z tego zawsze mogę zrobić węgiel drzewny. I to pozwoli nam na produkowanie, wiecie, no pochodni i innych tematów. Dobrze, tutaj te wszystkie liście krok po kroku będą uciekały i się niszczyły. I oby tak było. Tu je rozwalę sam, bo nie wiem, czy drewno, które mam w domu, w fundamentach, nie przytrzyma tych liści, więc wolałem to zniszczyć, żeby nie było styku. To drzewo zostawmy, jest ładne, jest przyjemne, jest fajnie się. Niech tak sobie tutaj stoi, niech sobie tutaj będzie. Z tym drzewem nie mam problemu. Nie będę go niszczył. No bo po co wszystko niszczyć? No nie ma takiej potrzeby, nie? Więc tak to zostawmy. Tylko rozświetlmy je dobrze, jak już tu ma stać. Spoko, pochodnie na drzewie, zajebiście. Nie tylko, teraz tylko czekamy, aż się drzewo podpali. Okej, okay, no i ten poziom mamy teoretycznie czysty, jak ta muzyka. Pierdziele, ta muzyka mnie rozwala po prostu. To są takie emocje, to są takie... Ach! Dobrze, ten teren jest specyficzny, jest wąski i długi. I to niedobrze. Ale możemy go zmodyfikować zawsze, nie? Możemy polecieć trochę tutaj po grubości pod kątem tego terenu, żeby było fajniej. Trawka zarośnie z czasem, o to się nie martwię. Musi i zarośnie, nie ma innej opcji. Więc o to się, tak jak powiedziałem, nie martwię. Martwię się tylko o to, jak ten teren wykorzystam, żeby było rzeczywiście fajnie. I też to się musi wymiarowo jakoś w miarę zgadzać, żeby to miało ręce i nogi. Bo inaczej to nie ma sensu, nie? Jest dużo kminienia. Ogólną, główną bazę chcę mieć w tym miejscu, gdzie jest to wysunięcie. Nawet sobie możemy zrobić taki jeszcze pasek z tej strony, żeby zobaczyć, jak to nam tutaj wygląda. Chodzi mi o to, żeby się scentrować względem góry albo tego cypla, który wystaje. No względem góry nie będziemy równo. To miejsce jest bardzo z boku, a z daleka tego może być nie widać, to może dziwnie wyglądać. Dlatego może dobrze byłoby to zbić i zostać tylko na tym elemencie. A tu może już piętro niżej. To jest pomysł. Zostawię ten wysięgnik. To nam pozwoli na jakieś tam poziomowanie tego terenu. Może nie poziomowanie, ale dokonywanie zmian na tym terenie, nie? To może być przydatny aspekt w tym przypadku. Więc zostawmy to. Ja wiem, że to jest brzydkie, ale potrzebujemy tego. I tak jak powiedziałem,
dwa klocki. Trzy klocki. Ok, trzy klocki i poziom niżej mamy. Raz, dwa, trzy klocki i poziom niżej. I w tym momencie o tym terenie zapominamy. Tego nie było. Tutaj schodzimy niżej, żeby zredukować tą górę, żeby był rzeczywiście ładny efekt takiego scentralizowania się, jeśli tak to w ogóle można nazwać. Ale chodzi o to, żeby się po prostu scentrować pod kątem półwysep, nie mogę tego tak nazwać. Tej góry. Musimy się scentrować, żeby to z daleka też dobrze się prezentowało, bo inaczej, w sensie niektórzy, ja tak mam, że jak coś nie jest ładnie, równo zrobione, no to widzę w tym taki defekt. A ja, co robię to też dla siebie, nie tylko po to, żeby po prostu było ładnie. Więc jeśli chcę, żeby mi się to podobało, to musi być to równo i koniec, kropka. Ale dzięki temu mamy też dużo, mamy dużo w tym momencie gravelu, dirtu, przepraszam, a zarazem też kobla, więc ten plan jest dobrym planem, ogólnie. To nie jest zły plan. Jest tego kopania trochę, ale no trzeba się poświęcić, naprawdę. Inaczej się nie da. Więc dzisiejszy motyw odcinka to jest zbieranie surowców, zbieranie tych wszystkich dupsów, które potrzebujemy do rozbudowy. No bo bez tego się nie obejdzie, nie? Jeśli chcemy się ruszyć z budowlą, jeśli chcemy się ruszyć w eksplorację, no potrzebujemy dobrej miejscówy. No wiadomo, to może być klocek dirtu, który jest brzydki jak byk, ale ja jednak, szczerze mówiąc, wolę mieć fajną bazę. Jakoś tak podnosi na duchu, jakoś tak czuję, że wtedy wygram Minecrafta, jak będzie dobra baza. A baza musi być zarąbista. Musi, no nie ma innej opcji. Aj, narzędzia się skończyły. Łopatę potrzebowałem żelazną, a nie jakieś tam inne duperele. To jest potrzebne cały czas. Łopata to jest złoto. Dirtu tyle, że wiecie. Bez łopaty by się nie obeszło. Ta postać w ogóle, to jest coś pięknego. To jest tak zabawne, w sensie, to jest zabawne, że ja tego skina robiłem, nie wiem, 10 lat temu, gdy miałem naprawdę niewiele lat. Znaczy na 13, no, mówiąc wprost. To jest śmieszne. To jest po prostu śmieszne. Tyle w temacie. Tamte grzybki są, tam też już byłem, oświetliłem trochę ten teren i spotkałem dużo niefajnych potworków. Sami zobaczycie w kolejnych odcinkach. Spotkałem takiego szczególnie jednego. Nie powiem, jak się nazywa, ale słynie z tego, że jest, ma połączoną krew wilka i człowieka i jest niefajny. Jak tylko zobaczyłem wilkołaka, to powiedziałem, no wiem, powiedziałem na głos. Jak tylko zobaczyłem wilkołaka, powiedziałem: nie, ja to dupia, spinkalo. No nie macie pojęcia, jak szybko biegłem przez te góry tutaj. Nawet nie bałem się o to, że spadnę, po prostu biegłem. Więc no, jest ciekawie. Wy tego do tej pory nie widzieliście i to wszystko głównie przez to, że to jest bardzo stroma góra i na niej jest bardzo mało miejsca na renderowanie i pojawianie się nowych jakichś tam potworków i innych dziwnych dupereli. Więc nie dziwcie się, że tak jest. Spokojnie, będziemy szli w exploring okolicy, to się zesracie tak jak ja. Zobaczycie, jest kwestia czasu. Ale ta łopata szybko schodzi, już jest końcówka. Musimy żelaza dużo zdobyć, zejść na dół i w ogóle sobie jakieś oficjalne wejście zorganizować, a zarazem zeskok, zejście. Zejście i wejście. No wejście zorganizujemy, gdy będziemy wracali. Albo jak będziemy schodzili, też da się tak zrobić. I fajnie byłoby jeszcze pójść po trochę surowców. Kończy mi się już węgiel powoli. Nie szybko, ale powoli. Mamy jedzenia, mamy dosyć dużo, więc o to się nie martwię, bo tych świń po drodze zerżnąłem tyle, że to jest dramat. W sensie, no zarąbiście, no bo też szukanie tego miejsca coś wniosło. Mam duży zapas jedzenia, bardzo duży zapas jedzenia. Ale wracając do tematu, no chciałbym jeszcze poza tym poziomem, który tu obniżymy, i wytłumaczę wam jeszcze, dlaczego to zrobiłem. Chciałbym jeszcze zrobić też kilka takich mądrych rzeczy, typu, no właśnie, pozbieranie surowców, nie? Tu już zejdźmy o dwa niżej, nie trzymajmy się takiego standardu typu, wiecie, cały czas o jedno niżej, bo to będzie brzydko wyglądało. To musi być też w miarę nieregularne, to jest Minecraft, no to musimy o tym pamiętać, że tu nie wszystko musi być równe, jak nie wiadomo co. Tu też mogą być ustępstwa, nie? Żeby to nie było takie równe, równiutkie, równiusieńkie, nie? Tu musi być trochę takich, wiecie. Mam nadzieję, że wiecie.
No i trawa musi urosnąć. To też poczekam na to trochę, szczerze mówiąc. Takie rzeczy trwają. Jak trawa. Niestety. A żeby szła z dwóch stron, warto byłoby tą trawę też puścić stąd. Poziom niżej. Okej, tu jest kobl, więc trzeba go zniszczyć. W ten sposób, wiecie o co chodzi, nie? Żeby ta trawa się rzeczywiście ładnie poszerzyła. Musimy teraz stopniowo schodzić, już tego po lewej stronie nie będę niszczył. Wszystko po to, by ta trawa po prostu poszła fajnie w szybkim tempie, nie? Bo bez tego ani rusz. No, trawę musimy mieć, a jak będzie tylko się po jednej stronie rozrastała, no to możemy, szczerze mówiąc, gówno osiągnąć, więc dobrze byłoby to zrobić. Czy tu jest... O, dobra, nie ma przepaści. I tu już sobie pójdziemy z tym dirtem poziom niżej, po to, żeby ta trawa już schodziła na swój odpowiedni poziom. No i to znów niszczymy, nie? O to mi chodziło, żeby ta trawa stąd przechodziła w tego dirta i rozrastała tą trawę, a zarazem też z drugiej strony, gdzie to już teraz widzieliście, że tam jest ta trawa, jest to połączenie, ona dosyć szybko będzie szła, tylko no trzeba dać temu czas. Jak się o tym zapomni, to nawet nie wiecie kiedy, a ta trawa nagle się pojawi, no. Taka jest prawda. To się pojawia bardzo szybko. Jest kwestia naprawdę kilku chwil i trawsko się pojawia. Gravel, odblokowana receptura, sprawdź księgę receptur. To też niszczymy, no redukujemy tą skałę maksymalnie jak się da. Ze względu na to, że będzie nam psuła tutaj taką konwencję twórczą. A musimy mieć symetrię na miarę możliwości. Nie taką przesadną, ale ja lubię taką zdrową symetrię. Zdrową, no bo to nie jest wyliczone. Poza tym, że 3 od domku, 3 od domku, no to te spadki będą różne. Tutaj specjalnie robię większy, bo chciałbym mieć prześwit na tą górę. Im większy prześwit na tą górę, tym lepiej. Po drugiej stronie niczego nie mamy, więc tam może być wysoka skała, która jest tylko kilka poziomów niżej, nie wiem, tam 2, 3 czy 4. Ale w tym przypadku musimy zrobić to takie, żeby po prostu było ładniej i też żeby to było różne. Bo symetria nie zawsze polega na tym, żeby wszystko było idealnie, wiecie, odbicie lustrzane, tylko po prostu, żeby się ładnie prezentowało, no o to w tym chodzi, nie? Nie po to to robimy, żeby to po prostu było zawsze symetryczne, robimy to po to, żeby to było ładne. To, czyli ten teren i wszystkie inne duperele związane z tym, o czym mówię, nie? Więc domek taki będę chciał wybudować, taki wiecie, taki uff, taki na wypasie, który będzie stał jak niczym, o, rodem z tej czarownicy, wiecie, dom na kurzej łapie, nie? Coś takiego, chciałbym zrobić coś takiego, co będzie jakoś tak fajnie się działo i dobrze się prezentowało jednocześnie. Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć, no, taki rozrastający się budynek, coś takiego, takie musi być to, if you know what I mean, bo nie wiem czy wiecie. Czasem jest ciężko zrozumieć, także wybaczcie. No i tu już się pojawia dirt, no. Nie tutaj, poziom niżej. Nie tutaj jednak. Wiem, że teraz to rozwalałem na marne, ale to czasem tak trzeba zrobić, żeby coś zobaczyć, zrozumieć. Tak musi to wyglądać. A tu musimy jeszcze niżej zejść. A nie, trawa. To miałem zostawić. No tylko musimy ten kobl zdjąć, żeby trawa się rozrosła. Wtedy to szybciej potrwa. O, tu już się rozrosła. O, ja sam to stawiałem chyba. To mi się wydaje. Tego wcześniej nie było. No więc ta trawa to jest kwestia kilku chwil. No dosłownie, to nie jest jakiś długi proces, nie wiadomo jaki. To jest kwestia bycia cierpliwym tak naprawdę. No i niech tak sobie tutaj leży. Niech się trawa rozrośnie i to wystarczy póki co. Teraz sobie zobaczmy jak to się prezentuje. Moim zdaniem będzie o wiele lepiej. No, o wiele lepiej. Bo w tym momencie centrujemy się w tym miejscu. I to w jaki sposób tą budowlę zrealizuje, to też będzie robiło robotę pod kątem bycia symetrycznym, można powiedzieć. Szkielet tej budowli postawimy dopiero później. Teraz potrzebuje jeszcze więcej surowców, między innymi też drzewa. Mamy dirta dosyć sporo dzięki tym tutaj resetom tej ziemi. Więc niech tak zostanie. Żwiru mamy tutaj troszkę, no niech będzie obok dirtu. Ciemne drewno, którego mam już staka. Kolejne koble. Więc je tu postawmy. Jezu, cały stak ciemnego drewna. Nie zauważyłem tego w ogóle. I reszta dupsy, typu sadzonki, jabłuszka sobie zostawmy, mamy 6 kurczaków, jabłuszka zostawmy. I to wszystko. Możemy sobie też narzędzia zrobić dodatkowe na wszelki wypadek. Między innymi jedną łopatę, miecz niepotrzebny, bo już będziemy mieli żelazo, mam nadzieję. Łopata jedna. To jeszcze starczy.
Wiesz co, no, wiecie co, zrobię miecz na wszelki wypadek, bo jednak będąc przezornym, może mi się udać uciec opresji, jeśli będzie taka potrzeba. Piasek musimy zdobyć, dosyć dużo, jeśli się da. No i rudy, różne rudy. Rudy ryc. Ja się jeszcze się prześpimy. I spójrzmy w tym momencie na ten piękny zachód słońca. No robi tę robotę, nie powiecie mi, że nie, no. Robi tę robotę. Zajebisty widok. I księżyc wychodzący z góry, no spójrzcie na to. No to jest coś pięknego. Idziemy spać i pędzimy w podziemia, bo troszkę surowców też się przyda. Zresztą zobaczmy, jakie jest zejście, bo sam nie pamiętam już, jak tutaj wchodziłem do końca. To było bardzo chaotyczne wejście. Wiem, że mogę z tego skorzystać, ale nie chcę mi się teraz kopać kobla nie wiadomo ile. Więc zrobimy to w ten sposób, że robimy tymczasowy most, gdzie tu jest symetria. Jak jest tutaj symetria, nie, tu jest symetria. A, jest podwójnie. Okej. Tutaj, czyli od drzwi, dwa kloki od drzwi, dobra, dwa kloki, dwa bloki od drzwi. Drzwi są tutaj, czyli tu jest symetria. W tych dwóch miejscach. Dobrze mówię? Tu są drzwi, bam, bam. Dwa bloki od drzwi. Raz jeszcze to sprawdzę. To się musi zgadzać. Drzwi, a symetria jest tutaj. Jeden blok i drugi blok, obok drzwi. Ta. Ten i ten. Dobra, mamy to dobrze zrobione. Wszystko się zgadza, możemy iść dalej. Wszystko po to, by zrobić teraz techniczny, oczywiście diltowy most. Bo co innego. Albo wiecie co, zróbmy go koblowy. Mamy tego kobla trochę, pozyskamy więcej. Zróbmy go już taki, żeby go było widać. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Taki już wiecie, taki upgrade, nie? No już nie jesteśmy takimi gówniakami z dirtu. Trzeba się postarać. Ten most robię po to, żeby wejście na tą górę zrobić właśnie po drugiej stronie. To jest takie oddalenie się od niepotrzebnych zagrożeń i tak dalej. No po co ma być wejście prosto pod mój dom, jeśli może być na drugiej stronie, za tym kanionem, przez który teraz przechodzę i boję się, że spadnę. Może być w tym miejscu, do którego dążę, po to, żeby jeszcze bardziej oddalić jakieś tam możliwe zagrożenia. Więc tak po prostu zróbmy. Troszkę dirtu więcej się zawsze przyda. Pozyskajmy. On tutaj nie pasuje, żeby robić most w takim stromym punkcie. No i od razu lepiej. O to chodziło. Okej, okay, mamy to. Następnym elementem będzie znalezienie jakiejś takiej mądrej drogi, która będzie prowadziła nas w dół. A wszystko po to, by po prostu zejść niżej. Zejść niżej, a mówiąc wprost, do parteru. Czyli chciałbym zejść z tej góry, która jest gigantycznie wysoka i to nie jest taki hop-siup, żeby stąd zejść. Więc troszkę kopania nas jeszcze czeka. I wszystko po to, żeby zejść na dół do poziomu 0 i zacząć szukać też troszeczkę surowców. Nie wiem, czy dzisiaj zdążymy ich trochę, choć trochę znaleźć, ale na pewno zdążymy zejść na dół. No, o to się nie martwcie. To nam nie grozi, więc będzie wszystko dobrze. Dobra, no jesteśmy w takim miejscu jak taka... No jeszcze nam daleko brakuje do zera. Tam w piździec, tam. No to jest dużo jeszcze. To jest jeszcze naprawdę dużo. To jest kupa drogi. Musi być też dosyć sporo pochodni, bo boję się o to, że mogą się tutaj wylęgiwać, wylęgnąć jakieś gówniarze. A tego byśmy nie chcieli, no. Bam, 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 uderzenie czołem, uwielbiam to. Minecraft. I tu sobie będziemy mogli rypnąć szkło kiedyś. No w sensie wiadomo, no najprawdopodobniej użyję drabiny, by przechodzić do góry. Ale chodzi mi o to, że pytałem też w poprzednim odcinku, czy jest jakiś nowszy sposób niż po prostu drabina bądź spadanie w dół. No bo nie wiem, szczerze mówiąc, czy są jakieś nowe sposoby, typu tyrolka, nie wiem, no, czy coś takiego istnieje, zobaczymy, nie mam bladego pojęcia. Chciałbym wiedzieć, bo to może mi ułatwić tutaj grę i to bardzo. Więc warto byłoby o tym wiedzieć, jeśli wiecie, dajcie znać, w jaki sposób takie rzeczy robić, bo no ja nie mam bladego pojęcia i tyle mogę powiedzieć, no. To jest wszystko, co wiem. Nic.
I teraz pójdziemy w tą stronę. Bam. I ten torcz. No dobra, jest tu jakieś zejście. No ja tego nie chciałem zrobić. Okej. Super, po łopacie. To żeśmy tutaj poresearchowali. To nie jest takie hop-siup, wiecie, żeby zrobić takie mądre zejście i wejście. Patrzcie, ile nam jeszcze brakuje. Tam jest woda. To jest naprawdę gigantyczna góra. To nie są przelewki, no. Pochodnie będą naszym tutaj wspomagaczem, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy. O tym trzeba pamiętać. Bo innej opcji nie mamy, szczerze mówiąc, więc nie ma co narzekać. Pochodnie to jest jedyny sposób, to jest coś typu okruszki Jasia i Małgosi. Trzeba to dobrze przemyśleć, żeby to miało ręce i nogi. No i pochodniami w nocy, czy też w dzień rozpoznam miejsce, w którym jest to wejście, które w tym momencie tworzymy. No będzie to bardzo długie wejście w górę, ale innej opcji, jak sami widzicie, nie ma za bardzo. Więc nie ma co narzekać, tylko trzeba po prostu korzystać na miarę możliwości. Ups, za dużo. No masakra. Kopania od groma. Po prostu od groma. Droga długa. No szczerze mówiąc, nie wiem czy kiedykolwiek w życiu tak wysoko nocowałem. W sensie tak wysoko budowałem. Tak wysoko budowałem, no bo to nie jest nocowanie, to jest budowanie. No tak wysoko jeszcze chyba nigdy nie budowałem, więc docencie. To nie jest hop-siup. Surowce nadal trzeba pozyskiwać. Trzeba chodzić w cave'y innych guwienowa. Więc to nie jest takie hop-siup, tak powiedziałem. No takie też przejście też trzeba takie murki porobić, bo inaczej mogę spaść niechcący, to trzeba uważać. No jest to takie trochę riski, bym powiedział, szczerze mówiąc. Ale co zrobisz, majster? Nic nie zrobisz. Trzeba działać. Trzeba działać dalej. Jakieś takie dziwne prześwity mam tutaj. Takiego białego, dziwnego. Jakby się woda lała czy coś. Ale to nie jest woda, wam gwarantuję. To są jakieś bugi czasem. W tym naszym kochanym. O, gravel. Mamy flinta, fajnie. No jest tego trochę, szczerze mówiąc. Ja nie wiem, kiedy ja zejdę w dół, no cholera jasna. Oh boy, węgiel. Zostawmy go, tak na pamiątkę. Zbiorę go tak, jak jest właśnie przede mną, a już nie ma. Nie chcę tutaj zostanie, będzie fajną pamiątką. Taki węgiel w tunelu, nietknięty. Taki skarbik. Nie wiem, gdzie jestem, bo tu była posadzka przed chwilą. A już jej nie widzę. A idźmy na wprost. Bo coś chyba za daleko, za głęboko poszliśmy. A jednak jest dobrze. Jednak jest dobrze. Tak niech będzie. No i teraz koblem to sobie zróbmy. No bo co innego. Już poręcz zrobię kiedy indziej, naprawdę. Czy ja straciłem naprawdę cały minecraftowy dzień na to, żeby zrobić zejście i to jeszcze nie do zera? Co to jest? Ja się pytam, zalatające gówno. To jest między innymi to, o czym wam mówiłem. Ja wam o tym wspominałem. To jest właśnie to, co wam chciałem powiedzieć. Latający gówniak, który jest straszny. I to bardzo. Naprawdę. To nie jest taki hop-siup tutaj. Wszystko wymaga czasu. I skupienia. Ile tam jeszcze jest? W bok trzeba będzie troszeczkę odbić zaraz. Ale damy radę, no. Bez problemu.
trzeba też to dobrze oświetlić, żebym ja, wiecie, żebym ja kiedyś przypadkiem nie miał takiej sytuacji, że pójdę i nie zauważę. I jeszcze jeden, o tutaj. Świeczka i lecimy w bok. Świeczka, pochodnie. No dobra. Wydaje mi się, że to już jest... Ej. No. Co cwaniaczysz? Ty też. Co cwaniaczysz? Zszedłem na dół, a ty mnie jeszcze tutaj gnębisz, gnoju. Ta brzuska będzie znakiem rozpoznawczym. I kamienne wejście, definitywnie. No to będzie widać wtedy fajnie. Niech będzie dłuższe, będzie się wychylało, to będzie bardziej zauważalne. To jest definitywnie potrzebne. Znów pochodzę. Nie wiem, czemu to jest taki uśmiech. To jest takie. Dałem dupy. Źle postawiłem. Klocuszka. No dobra. Tyle z pewnością na początek wystarczy, żeby wiedzieć, gdzie wejść i gdzie to się znajduje, to miejsce, nie? Więc teraz jeszcze ostatnim elementem jest rozświetlenie okolicy wejścia do naszej góry, na naszą górę. To jest must have. Creeper. Zwykły czy taki dziwny jakiś? Zwykły. Au! Fucking hell. Ale naprawmy to. Nie lubię zepsutego terenu. Trawa odrośnie, będzie dobrze. No mamy węgiel chociażby, ten, który chcieliśmy zebrać. Więc, o, super. A nie, jest więcej. Tylko trzeba, o, rozkopać troszeczkę. No także, moi drodzy, to będzie powoli wszystko. Szczególnie, że mi się kilof skończył. Muszę mieć drewno, żeby mieć drewno, mam to drewno. Okej, super, zróbmy bam, 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 bam. Tutaj dwa razy. Kamienny, jazda. Powoli to wszystko będzie, ze względu na to, że minęło już trochę czasu. Myślałem, że to mi krócej wszystko potrwa, ale jednak no niekoniecznie chyba. I w kolejnym odcinku skupiamy się stricte na żelazie i innych surowcach podziemnych, bo no dzisiaj jednak zmotywowało nas to, znaczy zmotywowało, zdominowało nam odcinek te wyrównywanie terenu, plany, zagospodarowanie terenu, no to też będzie się wszystko działo w najbliższym czasie. A chciałbym, żeby to było dobrze zrobione, dlatego tak przy tym dużo uwagi spędzam i czasu na to poświęcam, żeby po prostu to było zajebiste. Bo jak dla mnie, no, gdy baza jest zajebista, to można grać wieki, no bo poświęcenie czasu, serca, emocji, pomysłów, zrealizowanie ich, no, to robi robotę, to tworzy sentyment i to jest to coś, co ja kocham i będę to robił dalej, ile się da. Więc... zamykam tę dziurkę, która mi pokazała węgiel, którego potrzebuję zresztą, więc spoko. No sobie tutaj zrośnie wszystko. Rozświetlam jeszcze tutaj okolice dookoła. Okolice dookoła. Zajebiście, Redzi. Zajebiście. No i warto byłoby zrobić taki wysięgnik, który będzie mówił nam o tym, że w tym miejscu jest nasza baza. Z niech to będzie ładne, drewniane. Nie mamy drewna, fajnie. Ale możemy pozyskać zaraz, poczekajcie chwileczkę. Pozyskujemy drewienko i zrobimy ładny taki wysięgnik, który będzie oznaczał, że to jest to miejsce. To jest to miejsce, gdzie jest twój dom, mordo. I tak właśnie to ma wyglądać. Piękne, drewniane, bez skazy. Miecz mi się kończy, już wezmę nowe, bo tam widziałem szkieleta. Ale się nie rzucił, no dobra. Ciemne drewienko idzie w łapę. No i robimy tutaj ładną wieżyczkę. I tak. Świece. Jedna. Trzy. I trzy. Mamy trzy i trzy. Troszeczkę życia stracę, ale spoko. No widać to. To będzie... Jo dupia, to je, to są duchy jakieś, to duch. O tym mówiłem. O tym właśnie mówiłem, nie? To się dopiero zaczyna. Ej! Wytupię! Ej, idź! Ty ciulu! Nie! O! Zabiłem go! Zdupię stąd.
Zdupień! Serduszko albo pół serduszka. O! Zawał! Ja pierdykam! Zawał! Miałem zawał! Helena, miałem zawał! O! O! Drewno. Tylko jeden kawałek drewna potrzebuję. Bierz to, spinkalaj stąd. Jezus Maria. A ja się obsrałem na koniec odcinka. Aż mi się głos zmienił, ja pierdziele. Jest, był tutaj już ten cały. Uch. Dwierze, nie mam drewna zaś, wydupię z tym. Nie, ale to dupia, nie robię drzwi. Jezus Maria. A się zesrałem. Dla mnie to jest dalej stresujące. Jestem dorosłym facetem, a ja się dalej boję takich głupich. Nie, że boję, okej, dobra, podkreślmy. No nie, że się boję, tylko się schizuję, dobra. Oh boy. Ej, to było przesrane. Nienawidzę takich rzeczy. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Jeśli chcielibyście więcej Minecrafta na modach, zostawiajcie łapy w górę, piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, być na bieżąco i takie tam jeszcze inne ciekawe rzeczy też róbcie. Trzymajcie się. Cześć!